Na pewno ogromnym wyzwaniem będą koszty aplikacji do systemu i przygotowywanie tych wniosków refundacyjnych. Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia bardzo racjonalnie podejdzie do obciążeń, które będą nakładane na producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, szczególnie w zakresie produktów niszowych, które sprzedają się po kilka lub kilkanaście sztuk miesięcznie lub też rocznie. Chcielibyśmy utrzymać dostępność tych wszystkich produktów, które są w chwili obecnej na rynku i doprowadzić do sytuacji, że pacjent będzie mógł aplikować też o nowsze produkty, a przemysł je dostarczy.